Cześć, witam was na moim kanale. Dzisiaj będzie odcinek o borówkach, o tym jak kupić, gdzie kupywać, na co zwrócić uwagę, czy sadzić jedną odmianę, czy kilka. Na te pytania postaram się wam odpowiedzieć w tym krótkim filmie. Tak więc jak widzicie, ja mam tutaj borówki takie małe, takie większe, kupione i na co musicie zwrócić uwagę. Po pierwsze, wysokość sadzonki nie wpływa na to, czy sadzonka się nam przyjmie, czy nie. Jeśli zadbamy o taką małą, czy zadbamy też o taką dużą, wszystkie nam się ładnie przyjmą, ładnie będą rosły. Wiadomo, musimy je podlewać, nawet teraz, jeżeli będziemy je sadzić jesienią. Wiosną, no to już w ogóle. Ale o tym to będzie następny film. Teraz tak, gdzie kupić? Najlepiej, jeśli byście udali się do zaufanego centrum ogrodniczego lub do szkółki. Wiadomo, niektóre centra ogrodnicze sprzedają wszystko jak leci, wszystko reklamują. Najlepiej właśnie tak, jak jeśli znajdziecie jedno w waszej okolicy zaufane, które nie będzie owijało przysłowiowo G w bawełnę, tylko powie wam, jak jest, co wybrać, żebyście nie rozczarowali się po prostu po jakimś czasie. Jeżeli byście się zdecydowali już na kupno borówek w marketach, bo nawet byłem ostatnio w jednym dość dużym, też widziałem, że są borówki, ale nawet nie było podane, jaka to jest odmiana. Tak więc no, trochę to jest słabe, ponieważ kupujesz, nawet nie wiesz, co masz. Tak jak tutaj możecie zauważyć, ja mam tutaj borówkę Duke'a i Blue Corpa. Ich jest tak mniej więcej po tyle samo sztuk. Pomimo, że w kilku szkółkach już się spotkałem z taką opinią, że Duke jest borówką, która sama się zapyla, to jednak nie da się ukryć, że borówki najlepiej, jeśli się zapylają krzyżowo. Dlatego też, jeśli będziecie już kupywać borówki, to kupcie po kilka krzaczków różnych odmian. Ja tutaj mam akurat dwa, mam Duke'a i Blue Corpa. One do zapyleń krzyżowych się bardzo dobrze pasują. Następną rzeczą, na którą musicie zwrócić uwagę, to okres, kiedy ona kwitnie. Ponieważ możecie kupić dwie odmiany, różne borówki, ale może być tak, że jedna będzie kwitła w koniec kwietnia, początek maja, druga będzie kwitła dopiero koniec maja. Dlatego na to musicie też również zwrócić uwagę, żeby okres kwitnięcia był w tym samym czasie, żeby one mogły się od siebie zapylać. Kolejną rzeczą, na którą należy zawsze zwracać uwagę, i ja na to patrzę nawet w tym centrum handlowym, to w centrum ogrodniczym, czy ziemia w doniczce jest wilgotna. No tutaj ona jest w miarę wilgotna, ale to nie wszystko. Spójrzcie, tu jest taka fajna. Ja przeważnie takie oto borówki, czy krzaczki inne, które kupuję, wyciągam z doniczki i zaraz wam to pokażę. Tak, spójrzcie, tak wygląda bryła korzeniowa. Cała doniczka jest nią przerośnięta. Tu nawet widać takie pojedyncze ziarna nawozu, tak więc ona przez zimę również będzie miała co pokarm. Tu przy korzeniu najlepiej, jeśli zwrócicie uwagę, czy te korzenie, tak jak tutaj, są brązowe, są też białe, czyli one są w jak najlepszym porządku. Tak, borówka już włożyłem. Niech ona sobie tutaj w doniczce spokojnie będzie. Do korzeni musicie zwrócić dużą uwagę, ponieważ jeśli one będą ciemnobrązowe, to po prostu korzenie już zaczęły obsychać w centrum i no w centrum może tak to się nie zdarza, ale kupowane z marketów budowlanych czy z innych miejsc, to jest bardzo częsta przyczyna, że po prostu borówki nie przetrwają zimy.
Tu już jest jedna gałązka złamana. No trudno się mówi, odrośnie. I tak będą te murówki przycinane wiosną, tak więc to, o czym mówiłem, o dwóch różnych rodzajach, o sprawdzeniu w centrum, żeby kupować w sprawdzonych miejscach. Ogólnie również, kupując borówkę, należy sprawdzić, jak wyglądają gałęzie, ponieważ są one dość ważne. Spójrzcie, tutaj wszystkie liście jeszcze były. No liście jeszcze były na krzaczku, jak kupowałem, teraz opadły, ale to nie ma większego znaczenia, to i tak by je roślina zrzuciła, a dzięki temu, że tych liści się już pozbyła, będzie powierzchnia parowania wody o wiele mniejsza, dlatego ten system korzeniowy będzie miał też o wiele łatwiej wykarmić krzak w pierwszą zimę, żeby po prostu ona nam ładnie na wiosnę wyrosła. Jeśli nie macie jeszcze doświadczenia z uprawą borówki, proponuję Wam właśnie takie odmiany, które są łatwe w uprawie. Właśnie takie Duke, Blue Corp, Darrow też jest dość łatwą w uprawie borówką, która nie wymaga od nas jakiejś wielkiej wiedzy, dużego zaangażowania. Wiadomo, trzeba ją tylko podlewać w miarę regularnie, nawet po wsadzeniu teraz jesienią, ponieważ nie możemy dopuścić do przesuszenia korzenia, ale o tym będzie inny film. Jeszcze jak kupujecie ogólnie borówki, to musicie mniej więcej wiedzieć, lub w centrum Wam powiedzą, ile dana borówka ma lat. Czy ona jest już roczna, dwuletnia, trzyletnia, czy może jeszcze starsza. Spójrzcie, taka borówka, co tutaj ją mam. Ta ma takie plakietki. 23 marca 2011, czyli ma półtorej roku. Tak? Czyli to też już jest dla nas informacja, czy ta borówka już przezimowała, przetrwała jedną zimę, czyli już jest wstępnie uodporniona. O tych dużych to nie mówię, bo te duże to już podejrzewam, że mają z 3 lata, tak więc one już nie jedną zimę przetrzymały. Wiadomo, nie w gruncie, ale już w takich trudniejszych warunkach, dlatego też można bez problemu już je sadzić z taką nadzieją, że jednak one nam przetrwają cały rok. Jeśli jak jeszcze będziecie kupywać borówki, zwróćcie, czy nie mają one oznak jakichś chorób, ponieważ często jest tak, że w dużych sklepach, centrach, czy nawet w szkółkach tych roślin jest bardzo dużo i one po prostu już są zakażone różnymi chorobami. To jest też ważne, żeby nie było widać jakichś bardzo wielkich zmian na liściach, tak jak tutaj są takie dziurki, ale to nie jest nic groźnego po prostu. Tutaj są też takie, o, nawet liść zerwałem, takie plamki, ale to też nie jest nic strasznego, z czym sobie nie można poradzić. Na wiosnę po prostu trzeba będzie je raz opryskać na grzyba, żeby po prostu nie zaatakował ich od samego początku, bo to może zniszczyć całą uprawę. Tak więc mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny. Za jakiś czas nagram film o sadzeniu po prostu borówek, ponieważ trzeba je jak najszybciej już do gleby wsadzić, żeby już nam się ukorzeniały i rosły i cieszyły oko w przyszłym roku, czy za 2 lata, no może już nawet będą do jedzenia. Z tych większych na pewno, z tych mniejszych może jakieś pojedyncze owoce jeszcze będą, a może nie, ale to nic, poczekamy w razie czego. Tak więc, jeśli Ci się ten film podobał, to zostaw łapkę w górę, skomentuj ten film, jeśli masz jakieś pytania, to zadaj je w komentarzu. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz filmu, to zapraszam do subskrypcji, do oglądania innych filmów i na razie, cześć.